Jak to powiedział kiedyś Kenneth Copeland, gdyby Bóg nie chciał, żebym był bogaty, to by mnie nie stworzył. Także w ogóle takie miał podejście zresztą. Jakie? Nie, ale to jest najbogatsza służba w Stanach Zjednoczonych, także. Przymierze z Bogiem. Taki jest tytuł, jeśli chodzi ci o tytuł. Druga księga Samuela 23:5. Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną Bóg pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co tyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim. On był pewny, a prorok, bo to prorok mówił, Samuel, że przymierze wieczne, które zawarł z nim Bóg, to jest przymierze kompletnie ułożone. Że tam nie ma czegoś takiego w tym przymierzu, gdzie jest luka. Że tam nie ma luki. Że tam nie ma czegoś takiego, że gdzieś jest zaniedbanie, że Bóg w tym przymierzu zapomniał o jakimś elemencie. I idzie dalej, mówi, czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia, czyli ratunku, wszelkiego jego ratunku przed jakąkolwiek sytuacją i co jest jego życzeniem. Się okazuje, że prorok mówi o tym, że w zbawieniu, że w przymierzu z Bogiem zawiera się realizacja życzeń człowieka. Są dwie rzeczy. Jedna to jest ratunek, druga to jest realizacja życzeń człowieka. Życzeń człowieka, nie życzeń Boga. Czego sobie życzysz, człowieku? Czego sobie życzysz? To jest pytanie związane z przymierzem. Zawierasz przymierze z kimś i ten ktoś ci pyta, dobrze, to czego sobie życzysz teraz? Panie, jaka jest wola Twoja? Nie jaka jest wola moja, tylko czego sobie życzysz? I teraz, na przykład, czy człowiek uwierzy w to, że ten prorok miał rację, że on się nie mylił? Rzeczywiście tak jest, że przymierze zawiera w sobie realizację życzeń człowieka. Czy ktoś śmie to obdarować wiarą? Czy śmie powiedzieć, nie, to jest rzeczywiście prawda? Będę w to wierzył, będę za tym szedł, nie cofnę się, nie będę o tym dyskutował, nie będę myślał w kategoriach, jaka jest wola Boża. Będę myślał w kategoriach takich, jak powiedział prorok. Czy ja wierzę w to słowo? Że w przymierzu jest wszelki ratunek i wszelkie spełnienie życzeń. Że to jest w przymierzu zawarte. I on to ze swojej strony podpisuje własną krwią. Własną krwią to podpisuje. I teraz mamy kościół, który się szczypie na przykład wewnętrznie. Bo przecież skąd pochodzi masa problemów ludzi w kościele? Stąd, że ludzie nie śmieją w ogóle pójść za tym, jakby zaangażować Boga w swoje pragnienie. Mówią, nie, to jest dla mnie coś, znaczy to jest w ogóle nienormalne. Panie, co mam robić? Panie, jak mam żyć? Panie, czego mam chcieć? To jest absurd. Potem się dziwią, że albo nie słyszą żadnych odpowiedzi, albo idą do tego stopnia w patologię, że ich umysł się wypacza i zaczyna tworzyć fałszywą rzeczywistość. I tej fałszywej rzeczywistości jest stworzona masa. Masa fałszywej rzeczywistości. Ludzie oczekują na słowo od Pana. Latami nie potrafią sobie znaleźć męża, żony. Latami nie wiedzą, za co się wziąć. Latami nie wiedzą. Latami nie potrafią zarobić pieniędzy. Latami. Bo oni na słowo od Pana czekają, a słowo od Pana nie przychodzi. Bo to nie jest zawarte w przymierzu z Bogiem. Bóg powiedział, rozwinę przed tobą wszelką możliwość ratunku dla ciebie
i wszelką możliwość zrealizowania Twoich życzeń. Czego sobie życzysz, człowieku? Czego sobie życzysz? Wiesz, żeby powiedzieć do Boga, czego sobie życzysz, to ty naprawdę musisz czuć się pewnie w Chrystusie. Ty naprawdę musisz czuć się stabilnie. Zmierz teraz swoją stabilność w Chrystusie. Ze stabilność, tym zmierzysz ją. Czy ty jesteś w stanie tak mówić, rozmawiać z Bogiem, nie kłócić się z Nim, tak jak wielu się kłóci. Czemu ja tego nie mam? Przecież się nawróciłem, powinienem mieć. To kretyni. W ogóle. Tu chodzi o to, że jestem tak pewny mojego zjednoczenia z Bogiem, tak pewny przymierza, które jest zawarte ze mną, tak? Że ja po prostu mówię Bogu, czego ja chcę. I to jest dla Niego wytyczna, żeby działać. On mnie pyta, Bóg mnie pyta, jak ma działać. Nie ja pytam Boga, jak mam działać. Bóg mnie pyta, jak zadziałamy, Artur? Jak zadziałamy? Jakie jest Twoje życzenie? Czy masz życzenia? Jestem od spełniania Twoich życzeń, mówi Bóg. Nie Ty od moich. Ty się nie nadajesz, żeby spełniać moje życzenia. W ogóle Ty się nie nadajesz. Ty jesteś po prostu homo sapiens po generalnym remoncie. Ty się nie nadajesz do spełniania moich pragnień. Nie próbuj tego robić, bo utkniesz. Załamiesz się, sfrustrujesz się. To ja jestem Bogiem i ja jestem od realizacji Twoich pragnień. Takie moje zadanie. Twoje zadanie, aby brać, moje zadanie, aby dawać. Takie mamy przymierze. Pasuje Ci to przymierze? Czy Ty w ogóle rozumiesz, że masz to przymierze, człowieku, ze mną? Ja jestem dawcą, Ty jesteś biorcą. Nigdy nie zamieniaj tych dwóch elementów. To ja mam Ci dawać, bo jestem Bogiem, a Ty masz ode mnie brać, bo jesteś ułomnym człowiekiem. A ja się nad Tobą zlitowałem. Po prostu. Jesteś ułomnym człowiekiem, nad którym się zlitowałem i teraz mu chcę dawać, bo jestem majętnym Bogiem. Jestem dobrym ojcem. A ludzie chcą coś dać Bogu. Chcą coś mu pokazać. Chcą coś mu udowodnić. A nawet jak nie udowodnić, to chcą, to biorą tą ideę poświęcenia i kładą tą ideę jako element nowego przymierza. Tylko nie o to chodzi. Poświęcenie to jest wynik tego, że człowiek tak dużo bierze od Boga, rozumiecie? Że absolutnie nie ma co z tym robić. W ogóle nie ma co z tym robić. W ogóle. Do tego stopnia jest zaspokojony, że w ogóle czy żyje, czy umrze, to go mało to interesuje. A nie mówi, że jest tak wielkim, kurczę, rozumiesz, altruistą, w ogóle filantropem życiowym i tak dalej, nie? Ze swoich nadwyżek. Pamiętaj, w duchowej rzeczywistości wygląda to tak, że musisz być tak wypasiony, że kielich twój musi się przelewać, abyś mógł rzeczywiście dawać na zewnątrz. Rozumiesz? I to jest Boży koncept. Dlatego on mówi, jakie masz życzenia, moje dziecko? Bo w ogóle wiecie o tym, że jak nie będziesz miał zrealizowanych życzeń w swoim życiu, to nie będziesz dobrym sługą Bożym. Nigdy w życiu. Będziesz myślał o swoich potrzebach, będziesz myślał o swoich życzeniach, o tym, czego ty chcesz, o tym, czego nie zrealizowałeś w życiu. Będziesz co robił, wypierał to. Tego nie zrobiłem, tego nie doświadczyłem. I potem żyje taka hybryda, ona ma kupę wyparć, rozumiecie, o co chodzi? I ona nie wie, jak ma dalej funkcjonować. Bo to wszystko ją gniecie od środka. Bo nie zrobił tego, bo on nie był tam, bo nie doświadczył tego, bo nie doświadczył tego. Wiesz, o co chodzi? A Bóg mówi, a dlaczego nie rozmawiasz ze mną o życzeniach twoich? Nie rozumiem. Co ty byś chciał? Nie wiem, co byś chciał. Coś byś chciał? W ogóle coś chcesz ode mnie? Coś chcesz?
czy umrzeć chcesz? Teraz taki artykuł pisze, tam napisałem taką rzecz, taką, że socjolodzy odkryli taką sprawę, że jak są tacy ludzie, którzy tak podświadomie chcą umrzeć, że dokonują różnych bohaterskich czynów, ściągając przez to na siebie większą szansę, że umrą. Takich ludzi jest dużo. Umrzeć chcą. Oni chodzą, szukają śmierci. Czasami patrzymy na nich, jaki to bohater jest. On wszedł na Mount Everest. Wiesz, o co chodzi? Tylko ten człowiek podświadomie śmierci szuka. On szuka śmierci, nie? Po prostu. A jak ty jesteś zaspokojony? Zaspokojony? Ale jak się do tego dogrzebiesz, to zobaczysz, że ich nie raz, że takie coś miał. Szukam, że coś mu się stanie. Wiesz, o co chodzi gdzieś, nie? Nareszcie coś się skończy. Wreszcie coś się skończy. To fajnie, żeby to się skończyło, kurczę, przynajmniej w wielkim stylu. Wiesz, o co chodzi? Będzie inaczej. Spadnę ze skały, kurczę, napiszę, kurczę, rozumiesz, wchodził na Mount Everest bez tlenu. Rozumiem, o co chodzi. Wiesz, i to się w środku w człowieku kumuluje. Natomiast rzeczywiście w jakim człowieku? W człowieku niezaspokojonym. Dlaczego on chce wchodzić na Mount Everest? Nie wiem. Gdzieś w jego życiu nastąpił jakiś defekt. Nie? Lub na przykład, no nie wiem co w życiu. Przepocił się. Kurczę, rozumiesz. No, chce iść na Mount Everest. Bóg zawarł z nami przymierze wieczne. Przymierze, w którym chce rozwinąć każdą formę ratunku i każdą możliwą realizację twoich życzeń. Wiesz, od czego to wszystko zależy? Od tego, jakie tylko, od tego, czy ty masz życzenia. W ogóle, czy życzenia masz? Masz życzenia? To idziesz, to jest w ogóle, to ty korzystasz z tego, że nie masz życzeń, to po prostu nie, no i to jest wszystko. Czy życzysz czegoś sobie? Gdy uważasz Boga za swojego przewodnika i doradcę na każdym etapie życia, to twój sukces przewyższy najśmielsze oczekiwania. Jeśli ty to uznasz, jeśli ty uznasz, że on tak właśnie, że on jest przewodnikiem do twojego sukcesu. On jest przewodnikiem tam. To jest przewodnik do sukcesu. To jest coach. Ludzie w ogóle wątpią, że Bóg chce sukcesu dla nich. Oni wątpią w to. Przyglądają się na swoje błędy życiowe, których popełnili miliony do tej pory, mają taką historię życiową i oni mówią, o, oto moja historia. I myślę, że tego Bóg dla nich chciał. No nie chciał Bóg dla ciebie tego. Bóg sukcesu dla ciebie chciał. Każda twoja porażka, ona tworzy jakiś element twojej historii, nie? Tylko w ogóle na litość boską, to nie może być dla ciebie informacją żadną o Bogu. Rozumiesz? Żadną. Po prostu. Twoje porażki to nie są plany boskie, nie? I to nie ma nic z tym wspólnego w ogóle, Bóg nie ma nic wspólnego, że one się wydarzyły. Chodzi o to, że on jest przewodnikiem do sukcesu. Jemu ciągle to w głowie. Tak jak normalnemu, zdrowemu ojcu czy matce w głowie sukces dziecka. W ogóle normalny rodzic, no. On chce sukcesu dziecka. Cały czas będzie dbało o to. Jak tylko będzie mu co... dziecko pozwalało. Bo dziecko może nie pozwalać. Wiesz, o co chodzi? Bo dziecko ma wolną wolę. Ta wolna wola sobie rośnie, najpierw jest charakterek, potem jest charakter. Rozumiesz, o co chodzi? I kto może zablokować dobrego ojca? Dziecko! Rozumiesz? Normalnego, dobrego ojca tylko jego dziecko może zablokować w tym, żeby zrealizował się sukces dziecka. Tylko i wyłącznie. Bóg to nie jest jakaś istota mieszkająca w niebie, ale ona jest zjednoczona z twoim duchem. I cała mądrość, moc Boga, które doprowadziły do stworzenia wszechświata, one utrzymują się w nas obecnie. Wszystko się to utrzymuje w nas. Przez cały czas. I to wszystko gra, rozumiecie, w naszej lidze. Bóg gra w naszej lidze. Chodzi o to, że jemu chodzi o to, żebyśmy zwyciężyli w każdy mecz, rozumiesz? Zwyciężyli. Ta siła czuwa nad każdą funkcją twojego organizmu, nawet gdy śpisz. Zobacz, masz coś w sobie takiego, że nie wyłączysz się, jak śpisz.
organy wszystkie, które mamy stworzone. Zobacz, co to jest. To jest maszyna stworzona przez Boga, żeby człowiek osiągał sukces. Ludzie na to nie patrzą w ten sposób. Goją ci się rany. Rozumiesz? Masz system odpornościowy. To jest maszyna. Bóg ją stworzył. On w najdrobniejszym elemencie chce sukcesu. To nie chodzi jedynie, bo ktoś mówi, no ale jak wygląda ten sukces? Spójrz, jakie są dowody na to. Kurczę. Zobacz, wszystko, co się dzieje w twoim ciele nawet, rozumiesz, jest tak skonstruowane, żebyś nie tylko przeżył, tak? Ale żebyś dobrze się czuł, żebyś był zadowolony, żebyś miał, kurczę, rozumiesz, naprawdę, żeby ci było dobrze. W ogóle istota ludzka została stworzona dla przyjemności Boga. To jest jedyny powód stworzenia istoty ludzkiej, dla przyjemności. Bóg stworzył człowieka, żeby czerpać z niego przyjemność. Jakże mógłby temu człowiekowi założyć kajdany życiowe i powiedzieć, tylko dotąd dojdziesz, człowieku. Ty tylko dotąd, tamten dalej, ale ty tylko dotąd. On każdy element stworzył w ten sposób, żebyś ty mógł osiągać od najdrobniejszych sukcesów po najpotężniejsze sukcesy. Dlatego jest napisane, co jest twoim życzeniem. Życzeniem każdego człowieka jest być normalnym, zdrowym, zadowolonym w takiej codzienności. Tylko on mówi, okej, w porządku, idziemy dalej. Czego jeszcze chcesz? Czego jeszcze chcesz? Czego jeszcze? Ktoś pyta, czy jest koniec temu? Tak, jest koniec. Jest koniec. Wtedy, kiedy już nie chcesz. Koniec jest, jak nie chcesz. A więc jeśli dziś czegoś nie masz, to tylko dlatego, że tego nie chciałeś. Nie znaczy, że nie powiedziałeś, w ogóle, że powiedziałeś, no ja nie chcę tych rzeczy, nie chcę, nie. Chcę być pusty w ryj. Wiesz, o co chodzi? No nikt tak nie mówi, zdrowy na umyśle, no nie. Chodzi o to, że człowiek nie wierzy w swoim w ogóle wnętrzu, tak, że to jest dobry Bóg. Dobry, bezgranicznie dobry, nieskończenie dobry. My najczęściej w życiu trafiamy na ludzi, którzy no, nawet no, mają jakiś limit. I my się nauczyliśmy, że każdy ma limit jakiś, nie? Limity finansowe, limity takie, wszędzie limity widzimy. A to jest istota, która nie ma limitu. Wyobrażasz sobie nielimitowany stan konta. Rozumiesz, jak się żyje, kiedy jest nielimitowany stan konta, kiedy rano wstajesz i możesz sobie powiedzieć na przykład, o której mam samolot, nie wiem, gdzieś tam do Tokio, o tej, bo chcę się napić kawy w Tokio. Widzicie to w ogóle? Chciałbym się napić kawy w Tokio. Co zrobię? Polecę do Tokio na kawę. Jak polecę do Tokio na kawę? No polecę, no, bo chcę. Bo mam nielimitowany stan konta. Nie mam nic innego do roboty, tylko wstać rano i polecieć do Tokio na kawę. I ktoś powie, to jest nienormalne. Dlaczego jest nienormalne? Przecież ja mam nielimitowany stan konta. No. Chodzi o to, że ja mam prawo do tego, aby Bóg spełniał moje życzenia. Mam do tego prawo. Bo to jest przymierze Boże zawarte z człowiekiem. On dał mi do tego prawo. On dał mi prawo do korzystania z jego portfela, z jego zasobności. On mi dał do tego prawo, do korzystania z nieskończonej mądrości. Ludzie notorycznie zaprzeczają tym rzeczom. Mówią, że nie wiedzą, nie umieją, nie potrafią, gdzieś się kończą. Jestem za stary, jestem za gruby, jestem za głupi, jestem za jakiś. Nie mam ciągle czegoś. Podważają przymierze, które z nimi zawarł Bóg. Tego nie mogę znaleźć, tego nie mogę osiągnąć. Bóg mówi, ale dlaczego? Przecież po prostu nie możesz czegoś, ale ja mogę. Wierzysz, że ja mogę? No wierzę. No, wierzysz, że jest moja mądrość w tobie? No wierzę. No to teraz sobie pomyśl o tej sprawie trochę.
No ruchomij głowinkę, pomyśl o tej sprawie, zaraz znajdziesz rozwiązanie. Pytanie, czy ty w to uwierzyłeś rzeczywiście? Jak uwierzyłeś, na pewno znajdziesz rozwiązanie, bo się połączyłeś z Bogiem, który jest mądrością. Czyli rozwiązaniem do każdej sytuacji. Mądrość to jest wiedza w praktyce. Czyli jest w tobie odpowiedź na każde pytanie. Jest w tobie rozwiązanie każdej sytuacji. No każdej. Ale można się z tego wycofać. Można tak nie chcieć żyć. Można mieć inną koncepcję. Można z tym walczyć. Nie patrząc na tym, że on czuwa cały czas nad nami. Czuwa. Czuwa nad nami. Rozumiecie? Życzeniem waszym było to, żebym nie umarł. Takie mieliście życzenie. 1,5 miesiąca temu na przykład, nie? Mieliście takie życzenie. I dlatego, że mieliście takie życzenie, to nawet błędy, które ja popełniłem, nie były w stanie mnie doprowadzić do śmierci. Bo większa ilość osób, ja byłem jeden, a okazuje się, że jakaś większa ilość osób miała inne życzenie. Okej, teraz muszę żyć. Co zrobiłem? Moje zachowanie na to nie wskazywało. Moje zachowanie, przepracowanie i tak dalej nie wskazywały na to, że miałem życzenie, aby żyć. I to był mój grzech. Tak. To był mój grzech. Bo życzenie to nie jest to, co ty wypowiesz teraz swoją kaczuszkową buzią. Rozumiesz, o co chodzi? Życzenie, tak, to jest informacja energetyczna, która płynie z twojego życia. Można dużo mówić, chcę być bogaty, chcę być bogaty, chcę być bogaty. A robić zupełnie inne rzeczy. Rzeczy, które mieszczą się w kategoriach chcę być pusty w ryj, chcę być pusty w ryj, chcę być pusty w ryj. Czyn, tak? To jest konsekwencja myśli, tak? To jest konsekwencja. Co z tego, że ty gadasz? Chrześcijanie się nauczyli takiej w ogóle metody, że oni mają, ja mam prawidłowe wyznanie. Ja mówię, co to znaczy twoje wyznanie? W ogóle przeczytałeś kiedyś w ogóle, jakie jest greckie słowo na słowo wyznanie? Greckie słowo na wyznanie to jest homologeo. Od czego się bierze sformułowanie homologacja, czyli zgodność z oryginałem. Jest napisane, kto wyzna ustami swoimi, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. I teraz ludzie chodzą, mówią, powiedz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony, tyle będziesz zbawiony. Tutaj chodzi o to, że musi być wewnętrzna homologacja. Wyznanie to nie jest powiedzenie, jestem zbawiony, bo tego papugi można nauczyć, nieraz to tłumaczę. Weźmiesz papugę, kupisz arę za 6 tysięcy, nauczysz ją wszystkiego człowieku. W innych językach nawet ci będzie mówić, jestem zbawiony. Wyznanie to jest homologacja, zgodność z oryginałem. Czyli ty musisz zgodnie z oryginałem zadziałać na podstawie w ogóle całego twojego jestestwa w tej sprawie i następnie na końcu tym kaczuszkowym ryjkiem wyznać, że Jezus jest Panem. I wtedy amen, idziesz do nieba. W innym wypadku nie nastąpiła homologacja, proszę ciebie, wszystko poszło w pył. Tak samo tutaj. Chcę być bogaty, chcę być bogaty. Zadzwoń do taty. Rozumiesz? Najpierw. Na przykład, a wszyscy mają w dupie kraj. Chodzi o piłkę, kurczę, rozumiesz, wiesz, nie? Bóg, kiedy sprawia, on sprawia, że myślisz i czujesz. On sprawia, że żyjesz. To jest sprawca tego, zobaczcie na to, sprawca. Że myślisz, że czujesz, że my się do tego przyzwyczailiśmy, jak, kurczę, rozumiecie, świnia, kurczę, do śruty. Że to jest normalne, myślę. Ty w ogóle to jest cud, że myślisz? Cud, mózg, konstrukcja tego, to, że czujemy, wiecie, o co chodzi? To są cuda. Idź, kurczę, do tego drzewa, które tam stoi naprzeciwko i zapytaj się, jak się czuje. Od razu się zorientujesz, że jesteś bytem wyższym. Rozumiesz? Zapytaj psa, ile jest 2 razy 2. Od razu się zorientujesz, że stoisz wyżej. Wiecie, ludzie tego nie doceniają. Ja nie wiem, jak wiele osób dziękuję za to, że myśli. Myślę, że jakby większość ludzi dziękowała za to, że myśli, to by też się zmieniło coś w ich życiu, w ich myśleniu. Przekazują sobie informacje o bycie, rzeczywiście, pod tytułem, czy grzyb pod nimi rośnie. Takie informacje przekazują sobie.
Gdy uświadomisz sobie, że jesteś z Nim połączony, to życie Twoje zaczyna być zasobne. To jest kwestia świadomości połączenia. Kwestia świadomości połączenia. To jest kwestia świadomości, że jesteś z Nim połączony. Masa ludzi nie ma tej świadomości w Kościele. Myśli w kategoriach, ja nie wiem, właśnie teologicznych takich. Ale jestem z Nim połączony. To oznacza, że ja w ogóle jestem w pełni świadomy, że wszystko w moim życiu jest związane też z Jego życiem. Talent jakiś mam. Sam sobie go nie wymyśliłem. Rozumiesz? Coś mam. Sam sobie tego nie wymyśliłem. Nie? Przecież to jest bardzo proste. Jeśli, nie wiem, o, jest tu malarka, siedzi pani malarka. Jeśli ten Bóg dał pani malarce zdolność malowania obrazów, to On jej tego nie dał po to, że pani malarka se malowała obrazu i zdechła z głodu. On jej dał zdolność malowania obrazów, żeby pani malarka teraz te obrazy sprzedała dobrze i żeby na nich miała szmal, bo to jest logiczne. To się nazywa system implikacji, on wynika ciągle z czegoś. Po co ten obraz wisi? Po co to wszystko? Po co ja to umiem? Po co ja umiem to? Bo to jest po coś. To nie po to. Zrobiłem, siedzę. Nie. To ma do czegoś cię doprowadzić. To ma ze sobą jakieś konsekwencje dalej. To jakieś konsekwencje ma. To trzeba myśleć w tych kategoriach. Dałeś mi coś i to nie jest jakiś, kurczę, element sam w sobie, żeby on po prostu był. Pięknie śpiewam. Zarób na tym. Kurczę, robię jakąś jedną rzecz. Zarób na tym. Wiesz, o co mi chodzi? Zrób coś z tym. I to jest to, ja to mam, robię to dla siebie. Ja mówię, co dla siebie robisz? Pięknie śpiewasz dla siebie. Jak ja bym ludzie w domu zaczął śpiewać dla siebie, ja bym naprawdę się zastanowił, czy ja jestem normalny. Ja pośpiewam dla siebie. Jest wirtuos, jakiś człowieku, rozumiesz, w La Scali powinien być. Nie, on dla siebie śpiewa w domu. Wiesz? No jak? Bóg to jest postać, która nie ma sufitu. I teraz On tworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo. I teraz jednoczy się z Nim, bo człowiek decyduje łaskawie przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Rozumiesz, o co chodzi? Ratuje swój tyłek od piekła. Bóg się z Nim jednoczy. I teraz co się dzieje dalej? I dalej pozostają w ogóle w jakiejś odrębności. Człowiek ma sufit, Bóg nie ma sufitu. I teraz jest, kurczę, życie takiego człowieka. Jak ten człowiek, i ten człowiek naprawdę, ja się nie dziwię, że chrześcijanie to jest bardzo sfrustrowana, kurczę, grupa ludzi, no. No ale co z tego, jak pokazuje swoim życiem, że ma? No pokazuje, cały czas jest w odrębności, nie jest w zjednoczeniu. Mówi, że jest zjednoczony, ale nie jest zjednoczony. On jest zjednoczony, na przykład on niczego z tego nie ma, z tego zjednoczenia. Co on ma z tego zjednoczenia? Powiedz, co ma jest z tego zjednoczenia? Dobra, olać temat zjednoczenia. Mamy wejście do nieba na podstawie uwierzenia, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i wstał z martwych, tak? No to po co dalej, tak, jest ciągnięty temat zjednoczenia? Czemu o tym się trąbi w tym piśmie? Dlaczego? Dlaczego? Bo tu chodzi o to, żeby człowiek wrócił do stanu maksymalnego szczęścia. A to jest możliwe tylko wtedy, jak jest zjednoczony z tym, który jest twórcą maksymalnego szczęścia. A nie przez to, że się uwierzyło w Jezusa i to, że umarł i wstał z martwych. Bo to dzięki informacji idziesz do nieba. Ale dzięki zjednoczeniu, rozumiesz, o co chodzi, zaczynasz doświadczać życia od zaraz. I teraz dobry ojciec mówi, nie, no nie zostawię ich, jak jakieś takie bachory tutaj będą latać, rozumiesz, puste w ryj, biedne, kurcze, chore i tak dalej, a potem wszyscy pójdą do nieba, otworzymy szpital, proszę ciebie, pod kurcze, rozumiesz, krzyżem i wtedy ich wszystkich wyleczę i będzie dobrze i tak. Nie, on powiedział, teraz zaczyna się czas, tak, twojego sukcesu. Teraz on jest, nie? Masz życzenia jakieś? Chodzi ci o coś? Chcesz czegoś? Zaczniemy współpracować? Czy zatrzymujemy się na etapie tego, że przyjdziesz do mnie kiedyś do nieba? Po prostu. Czy zatrzymujemy się na tym etapie? Jak się na tym zatrzymujemy, też jest git. Wiesz, o co chodzi? Załatwiłem swoją działkę. Kurczę, rozumiesz, jesteś już tutaj zameldowany, masz nowe miejsce, chałupa na ciebie czeka, wszystko jest dobrze, rozumiesz, umrzyj jak najszybciej. Wiesz, nie? Niech po prostu... Natomiast...
zjednoczenie. Po co że mnie to trąbi? Bo Bóg mówi, ale zaraz, ja jestem dobrym ojcem. Dobrym ojcem. Dzieckiem Bożym nie staniesz się, kiedy dzieckiem Bożym jesteś teraz. On, wiecie, to te wszystkie funkcje, które my mamy, nawet, które nawet nie dotyczą naszego zbawienia, tylko wszystkie funkcje, te człowiecze, wszystkie te funkcje człowiecze, to są dowody dobroci Boga. Dowody dobroci Boga. Właśnie, myślą, czują, kurczę, no są w stanie, no w ogóle są jakby najwyższymi bytami. Ogarniają rzeczywistość jak nikt. Mają mózgi stworzone do zarządu wszechświatem. Gdy uświadomisz sobie, że jesteś z Nim połączony, to zaczyna płynąć do ciebie Jego zasobność. Bo to płynie przez połączenie. Bożą wolą jest, aby działać na, jakby pracować na twoje dziedzictwo. Bóg chce pracować na twoje dziedzictwo, na to, żebyś ty zrozumiał, jak, ile ty posiadasz. On chce cię wprowadzić w to. Bo my mówimy, mamy dziedzictwo. Mamy dziedzictwo. Każdy będzie to powtarzał, że ma dziedzictwo. Ale co to znaczy, że mam to dziedzictwo? Co to dla ciebie znaczy? No jesteś pusty w ryj, chory, nieszczęśliwy, mam dziedzictwo. No jaki ty dziedzic? Co ty za dziedzic? No gdzie ty, no gdzie jest, no rozumiesz, o co chodzi. Jaki ty dziedzic? I religia mówi, tu chodzi o sprawy duchowe i to jest mistrzostwo świata. Religii zawsze chodzi o to, żeby można było się wymiksować, rozumiecie, z realizmu w ogóle chodzenia z Bogiem. To zawsze o to chodzi religii. To jest duchowe. A co to znaczy duchowe? Przecież duchowe stoi na wyższym poziomie niż materialne. To znaczy, że jeżeli coś jest duchowe, to powinno w tym zawierać w sobie, to powinno zawierać w sobie wszystko, co jest materialne. Bo to jest wyższy poziom. Rozumiesz? Wyższy poziom. Człowiek może się zachowywać jak drzewo, ale drzewo się nie zachowa jak człowiek. Człowiek się może zachowywać jak pies, ale pies się nie zachowa jak człowiek. Zawsze wyższe rządzi niższym. Duchowość rządzi materialną rzeczą, strefą. Rządzi. Więc jak mówimy, że coś jest duchowe, tak? To znaczy, że to coś ma bardzo wysoką rangę również materialną. Nie można powiedzieć, że mam dziedzictwo duchowe, jednocześnie nie być w posiadaniu dobra materialnego. Mam dziedzictwo duchowe. No co przez to rozumiesz? To, że właśnie co, idziesz do nieba po śmierci? No jeżeli to, no to naprawdę rzeczywiście limit masz petarda, no. To limit petarda. Rozumiesz? I możesz tak żyć. To nie chodzi, że nie. Tylko pytanie, czy chcesz sięgnąć po coś dalej? Czy chcesz realizacji czegoś więcej? A nie ma limitu, słuchajcie. Bóg chce działać na twoją korzyść. On za twoim pośrednictwem chce wszystko dla ciebie ułożyć. Za twoim pośrednictwem. Problem polega na tym, że On nie zrobi tego poza tobą. On nie zrobi tego poza twoim umysłem. On nie stworzy tego w próżni. Rozumiesz, o co chodzi? On nie weźmie ciebie i jakoś cię wprowadzi, jakaś tajemna ręka wepchnie cię w sukces życiowy. Nikt cię tam nie wepchnie. To nie jest Boża wola, wiesz, o co chodzi, no nie? To nie tak. Gdy przeżywasz zjednoczenie z Bogiem, to w pewnym sensie sprawy dzieją się same. Słuchajcie, to jest bardzo mistyczna rzecz. Chodzi o głębokie przeżywanie zjednoczenia z Bogiem. Tylko właśnie na tej drodze stoi sam człowiek. Przede wszystkim nie wierząc w to, że Bóg chce dla niego jak najlepiej. Ludzie nie wierzą w to. Powiem wam, jak widać to, że nie wierzą. Widać to, że oni się godzą ze swoim losem.
I takich pogodzonych frustratów w Kościele jest masa. Pogodzeni frustraci, którzy przychodzą co niedzielę na nabożeństwo, mówią halleluja, halleluja. Oni się pogodzili ze swoim losem. Oni się pogodzili z porażką. Są ludzie pogodzeni z porażką. Po prostu. Oni trwają. O, dobre słowo. Trwają w Chrystusie. O, oni trwają. To trwają sobie. I tak trwają. No i tyle, nie? To są frustraci pogodzeni z porażką. Sam się tylko ktoś może wyrwać. Jak ja bym umiał kogoś z tego wyrwać, kurczę, naprawdę, to ja bym bardzo chciał. Próbowałem, to w szpitalu skończyłem. Powiedziałem, więcej nie będę tego próbował robić. Próbowałem to robić, ja na własnej skórze doświadczyłem. Nikt nie może cię z tego wyrwać, tylko sam się możesz z tego wyrwać. Oto wola Pańska i dzwonek. Dzieje się tam dlatego, że sam Bóg działa za twoim pośrednictwem. Rozumiesz? Bóg zawsze za pośrednictwem człowieka działał. Zauważyliście to? Od czasu usunięcia ludzi z raju, z Edenu, Bóg zawsze działa za pośrednictwem człowieka. Nie ma precedensów. Ani jeden nic nie jest precedens. Ani jeden w Piśmie Świętym. Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie. Zawsze coś jest wynikiem albo czyjejś wiary, albo czyjejś modlitwy, albo czyjegoś działania. Zawsze gdzieś jest jakiś Mojżesz, jakiś Abraham, jakiś Eliasz, jakiś Elizeusz. Rozumiem, o co chodzi. Zawsze ktoś tam jest. Po prostu. Zawsze ktoś tam jest. Zawsze ktoś się modli o jakąś suszę, zawsze ktoś się modli o jakąś burzę. Rozumiem, o co chodzi. Zawsze ktoś, kurczę, zakrywa oczy wrogom. Zawsze ktoś, zawsze ktoś, zawsze ktoś. To jest zawsze ktoś. Rozumiesz? Kto swoją modlitwą, swoim działaniem, swoim postępowaniem, tak? Uwalnia Boga do działania. Boga trzeba uwolnić do działania. Bóg jest zniewolony rasą ludzką. Rasa ludzka go wiąże. Dlatego jest napisane, że Jezus stał się człowiekiem, się wyrzekł bóstwa. On się związał, on się zakuł w kajdany. On się skuł w kajdany. On potem, jak kurczę, wyszedł z grobu, to do pierwszej dziewczyny, która go widziała, powiedział: nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie. Rozumiesz? Już wystarczająco długo siedziałem w tym ciele. Już wystarczająco długo miałem, już wystarczająco długo ten system niemocy wpływał na mnie. Nie dotykaj mnie. Koniec. Teraz musimy działać inaczej, mówią. Teraz wam poślę swojego ducha. I teraz będziecie musieli się nauczyć, tak? Jak wykorzystywać mnie do swoich celów. Teraz się będziecie musieli nauczyć praktycznego chrześcijaństwa. Już się mnie nie dotykaj. Oni byli w szoku, jak on odszedł. Rozumiesz? Oni byli w szoku. Jak on odszedł. Wiecie, dlaczego oni mieli wylanie Ducha Świętego tam akurat w tym miejscu? Dlatego, że tam była tak potężna determinacja tych ludzi. Wiecie czemu? Bo zostali sami. Oni zostali sami. Niektórzy im przypisują jakieś, kurcze, że to byli wielcy bohaterowie. Nie. Oni mieli srakę na trzeci zagon. Rozumiesz, o co chodzi? Wyroki na nich były. Gdziekolwiek się ruszyli, tam mieli mieć zdjęty łeb. Tam siedziało 120 osób i byli zesrani. Rozumiesz? I dlatego się tak modlili. Modlili się do spodu, bo to była dla nich ostatnia szansa. Oni wiedzieli, że teraz albo nigdy. Rozumiesz? I tam stąpił Duch Święty. Stąpił na determinację. Oni wiedzieli, koniec. Nie poradzimy sobie. Co oni zrobili? Oni zrozumieli tam łaskę. Powiedzieli, nie poradzimy sobie. I łup! Pięćdziesiątnica. Rozumiesz? Łup! Dlatego oni zrobili coś, co każdy człowiek ma przed sobą. Rozumiesz? Oni uwierzyli w siebie. Piotr, który tam wyszedł, mówił, Duch Święty go prowadził. Powiem ci coś. To Piotr prowadził Ducha Świętego. To Piotr prowadził Ducha Świętego. Duch Święty go prowadził. Gdzie ty masz, kurczę, dowody na to, że Jezus mówi, że Duch Święty go prowadzi? Jaki ty masz dowód na to?
On powiedział takie coś. Ja robię wszystko, co widzę u Ojca. I Ojciec jest ze mną. Czemu Ojciec jest z nim? Bo on robi wszystko, co widzi u Ojca. Duch Święty współpracuje z człowiekiem, a nie pracuje za człowieka. Bóg współpracuje z człowiekiem. Dlatego on mówi, chcę spełniać twoje życzenia, bym z tobą współpracowałbym z tobą. Masz jakiś plan? Panie, to ja myślałem, że ty masz plan dla mnie. No mam taki ogólny plan. Zbawienie, ratowanie ludzkości, taki ogólny to mam podany plan. Dlaczego ty chcesz? A myślałem, że ty mi powiesz, czego ja chcę. Nie no, stworzyłem cię człowiekiem. No w ogóle, zobacz, stworzyłem cię człowiekiem. Dla ludzi to jest obce. Przecież on powiedział, oto człowiek. Piłat powiedział, oto człowiek. Człowiek to jest nadrasa. On mówi, przecież stworzyłem cię człowiekiem. On się nazywał synem człowieczym. Przecież stworzyłem cię człowiekiem. Jak to? Nie wiesz, czego chcesz? To kto ma wiedzieć? Burek z budy? Aniołowie może? Tych bytów nie wyposażyłem w tę rzeczy. Rozumiesz? Anioł nie potrafi takich rzeczy. To człowiek jest taką konstrukcją. Twój umysł to część wszechumysłu Boga. Rozumiesz? Czy ty wierzysz w to, że twój umysł to jest część wszechumysłu Boga? Część. To, że jesteśmy myśli Chrystusowej, to jest sformułowanie mówiące o tym, że my jesteśmy częścią umysłu Boga. Tak jakbyś był częścią jego zwojów mózgowych. To jest wszechumysł. Dlatego ty masz prawo do tego, żeby wiedzieć rzeczy, rozumiesz? Których naturalnie wiedzieć nie można. Masz prawo, żeby znać rozwiązania, których naturalnie znać nie można. Bo jesteś częścią wszechumysłu. Twój umysł jest częścią wszechumysłu. Masz dostęp, tak jakbyś miał dostęp, kurczę, właśnie, dostęp do internetu. Nie wiem czegoś, spytam Google'a. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem czegoś, spytam Boga. Nie wiem czegoś, spytam Boga. Ale zobaczcie, tu się pojawia pytanie, czy ty uwierzysz, że otrzymasz odpowiedź? I masa ludzi w kościele na tym się wyhacza. Jest wywalona, bo ludzie nie wierzą, że otrzymają odpowiedź. Masa ludzi nie wierzy, że otrzyma odpowiedź. Dlatego nie otrzymują. Kto puka, ten znajduje. Rozumiesz? Kto szuka, to ten człowiek to robi. To ten człowiek. Jeśli człowiek by wierzył, pytając Boga, że otrzyma odpowiedź, to by miał odpowiedź. Bo nie ma takiego czegoś, że ktoś pyta Boga, ktoś zjednoczony z Bogiem pyta o coś Boga i nie otrzymuje odpowiedzi. Bo to by było złamanie przymierza z jego strony. Bo on właśnie przyszedł do wszechumysłu, a co mam zrobić w tej sprawie? I jest co? Pustka. Czemu jest pustka? Bóg mi nie odpowiada. Ty w ogóle wierzysz w odpowiedź? Wierzysz, że masz odpowiedź? No, czy wierzysz, że to jest odpowiedź? Bo jeśli wierzysz, że to jest odpowiedź, to tam coś przemknęło przez bańkę przez chwilę, no nie? To powinieneś teraz to zrobić. Zrób to teraz. Nie robisz? To nie wierzysz, że to odpowiedź. Zobacz, przychodziłeś i pytałeś. Ale ty nie wierzysz w to, że jesteś zjednoczony z tym wszechumysłem. Rozumiesz? Absolutnie. Zatem jesteś tego świadomy, i bezkompromisowo w to wierzysz, to będziesz otrzymywał życiowe komplety. Będziesz otrzymywał takie komplety życiowe. Całe moduły, jak postępować. Będziesz to dostawał. Rozumiesz? Całe plany, strategie. Będziesz je otrzymywał. Tylko trzeba w to wierzyć. Wierzyć, że jest się zjednoczonym z wszechumysłem. Z wszechintelektem.
Rozumiesz? Modlimy się. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ja przeklinam wszelki zator w słuchaniu duchowym. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelki problem demoniczny, który jakiejkolwiek osoby dotyka jej duchowych uszu. Ja w imieniu Jezusa teraz odtykam te duchowe uszy. Ja w imieniu Jezusa niweluję w tej chwili każdy zator przez imię Jezus. Ja usuwam to teraz przez imię Jezus. Jakub 1,5. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim. Słyszałeś, co powiedziałem? Czytałeś to kiedyś? Zwróciłeś uwagę na sformułowanie wszystkim? Który daje wszystkim. Chętnie. Który daje wszystkim chętnie. Mądrość to wiedza wprowadzona w praktykę. Bóg mówi do ciebie tak. Jestem Bogiem, który ma wszelkie rozwiązania. Wszelkie. I chętnie ci je dam, jeśli ich zechcesz. A więc jeśli ich nie masz, to czemu ich nie masz? Bo? No powiedz to. No powiedz to, bo nie chcesz. No powiedz to. Powiedz, że nie chciałeś brać od Boga Jego mądrości, dlatego nie potrafiłeś rozwiązać różnych rzeczy. To jest bardzo proste. To trzeba powiedzieć. Pokuta idzie zawsze pierwsza. Przychodzisz do Boga i mówisz, przepraszam Cię, że nie chciałem brać od Ciebie rozwiązań do mojego życia. Nie wierzyłem w to, że każdemu dajesz chętnie mądrość prosto z nieba. Nie uwierzyłem Ci, Panie. Nie przyjąłem Twojego słowa jako Twojego słowa. Zadawałem tysiące pytań, nie miałem odpowiedzi i godziłem się z tym faktem. I byłem kolejną sfrustrowaną osobą w ogóle w Kościele Jezusa Chrystusa. Jeśli zaś komuś brakuje mądrości, co to znaczy? To znaczy, że komuś brakuje jakiegoś rozwiązania życiowego. Niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i co? Nie wypominając. A na pewno, przeczytałeś słowo na pewno, ją otrzyma. List Jakuba 1,5. Wypisz to sobie w domu, może nad łóżkiem powiesz. Na pewno ją otrzyma. Więc jeśli ktoś nie ma tej mądrości, to znaczy, że on nie prosił Boga o tą mądrość z wiarą. On tego nie zrobił. Albo olał to i powiedział, nie chcę od ciebie tej mądrości, albo nie wierzy ten człowiek w to, że ową mądrość może otrzymać. On nie rozumie, o co chodzi. Ale wszystko wywodzi się stąd, że nie ma wypielęgnowanej świadomości zjednoczenia z Bogiem. Zjednoczenia. Nie odrębności. Nie błagania o pomoc od jakiegoś zewnętrznego bytu. Tylko uznanie, że mój umysł jest zjednoczony z umysłem Boga. Stąd jest napisane, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Jestem myśli Chrystusowej. Nie dlatego, że ja się teraz staram o to, tylko dlatego, że mój mózg został podłączony pod mózg Pana. Rozumiesz? Mój mózg został podłączony pod mózg Pana. Tak jakby twój komputer został podłączony, kurczę, rozumiesz? Nie wiem, do komputera CIA. Rozumiesz? Byś se mógł ściągać dane. Mózg ci został podłączony do tego. Mózg twój. Twój mózg został podłączony do mózgu Boga. Rozumiesz? Po prostu.
Tam jest możliwość ciągłego przepływu, tylko to się bierze wszystko wiarą. Czy wierzę, że umiem? Czy wierzę, że potrafię? Czy wierzę, że rozumiem? Czy ja w to wierzę? Efekt wiary? Wykonanie tego, co usłyszałem. Wprowadzenie tego w życie. Rozumiesz? Pamiętaj, że wiara w siebie bierze się z tego, że wierzysz, że Bóg robi coś wraz z tobą. Rozumiesz, co to jest wiara w siebie? To jest wiara w to, że daną rzecz Bóg robi razem ze mną. Razem ze mną. Każda rzecz. Powiedzieć wam jak każda? Posłuchajcie teraz jak każda. Przez całe swoje życie w dziedzinie seksu byłem tak zwanym krótkodystansowcem. Taki mietek pod mietek. I to był mój problem przez masę lat. Po prostu, no to był mój problem. Co to w ogóle za facet, wiesz? Nie? Dotknie się i się spuszcza. Nawróciłem się do Boga, zacząłem z Bogiem o tym rozmawiać. I mówię do Boga, no tak nie może być. Zapraszam cię do mojego seksu. Teraz będziesz uprawiał Jezus seks razem ze mną. I kiedyś powiedziałem do mojej żony, zawsze będziemy w trójkącie od dzisiaj. Ja te i Chrystus. Przyzwyczaj się do tej perwersji, mówię, bo to mnie doprowadzi do tego, że będę w pełni sprawnym facetem. I tak, jak? Przyjęła przez wiarę. Bo to człowiek wiary. I dzisiaj już nie jestem krótkodystansowcem. Bo Chrystus nie jest krótkodystansowcem, przyjaciele. Aha! Rozumiecie, o co chodzi? Podłączenie się do mózgu Boga. Nie ma odwrotnego w ogóle problemu. Nie ma jakiegoś takiej siły, żeby z mniejszego brało się większe. Odwrotna rzecz to nie jest problem. Trzeba odpowiednie towarzystwo znajdować. Twoja wiara w to, że możesz zostać kim chcesz i mieć co chcesz z uwagi na zjednoczenie z Bogiem, zmieni się w pieniądze, entuzjazm, chęci, zamiłowanie do pracy, żywotność, wdzięk, wszystko. Co chcesz, to sobie wymieniaj. To ci się zamieni w to. Rozumiesz? Zamieni ci się. Twoja wiara w to, że możesz być kim chcesz. Kim chcesz i mieć co chcesz. Rozumiesz? Z uwagi na to, że jesteś zjednoczony z Bogiem, zamieni ci się w te materialne sprawy. To wiara w to, że mogę być kim chcę. Że mogę osiągnąć, co chcę. Jest punktem wyjścia do wyprodukowania pieniędzy, umiejętności, entuzjazmu, pracowitości, wszystkiego. Rozumiesz? Wszystkiego, co jest związane z charakterem, wszystkiego, co jest związane ze sprawami materialnymi, wszystkiego. Absolutnie, bo to się wyprodukuje. To się stworzy. W wyniku tego, że ja wiem, że mogę. Tak, nie jestem pewny, że mogę, no to ja mam zamknięty punkt wyjścia, drzwi mam zamknięte. Proszę bardzo. Efezjan 6:10. Bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Zobacz, bądź mocny w Panu siłą Jego potęgi. Gdy na piedestale twoich myśli stawiasz jakąś ideę, to zawładnie ona całym twoim życiem, umysłem, wszystkim. Jeżeli ja na piedestale swojego życia postawiłem zjednoczenie z Bogiem, bo ja na piedestale życia postawiłem zjednoczenie z Bogiem.
Ja na piedestale życia nie mam postawionej śmierci Chrystusa, jego zmartwychwstania, w niebowstąpienia i innych rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego, że to były urządzenia do tego, abym był z nim zjednoczony. Ja na piedestale mojego życia mam postawioną ideę, że jestem zjednoczony z Bogiem. Więc ja jestem zjednoczony z Bogiem w każdej konfiguracji. Mój umysł się tego uczy. Jakby uświęcenie moje polega na tym, że ja się uczę, w jaki sposób pobierać kolejne przestrzenie ze zjednoczenia w ogóle z Bogiem. Bo to jest nieskończone. Ja uwierzę, że to jest nieskończony temat. Ja musiałem w to uwierzyć. Ja naprawdę byłem związany tym myśleniem limitowym. U nas wszystko w domu było limitowane. Wszystko było limitowane. Te limity były. Były limity finansowe, były limity emocjonalne. Wszędzie były limity jakieś, nie? Limity. Ja byłem związany tym myśleniem limitowym. I teraz ja musiałem przełamać to w sobie i powiedzieć, zaraz, okej, to ty nie masz limitu, to ja mogę tam sięgać na maksa. Tam nie ma dla mnie granic. Ja mogę sobie pozwalać na to, żeby chcieć rzeczy, tak? Żeby chcieć rzeczy, których nigdy chcieć nie mogłem. Więc będę ich chciał. Będę wierzył w to, że mogę osiągać rzeczy, o których nigdy wcześniej nie myślałem, że będę mógł je osiągnąć. Zapraszam Cię do tego wszystkiego. Zapraszam Cię do moich chceń. Jest napisane, albowiem Pan jest tym, który daje chcenie i wykonanie. Ludzie to cytują i mówią, no tak, to które są Boże chcenia? No zgadnij. No zgadnij, które są Boże chcenia. No kurczę, no. No czytasz o Chrystusie? Czytam. No to wszystko, co się kurczę nie kłóci z Nim, to jest Boże chcenie. Jak coś Ci się nie kłóci z Nim, to jest Boże chcenie. Boże, a jak ja mam rozpoznać, czy to się nie kłóci z Chrystusem? Nie wiem, dobrze, jeszcze bardziej, łopatologicznie, jeszcze bardziej, jeszcze wykopiemy głębszy dołek. Usiądź sobie teraz na tym świętym tyłku i zastanów się, ponieważ jesteś nosicielem Ducha Świętego, czy chcesz, czy nie chcesz, czy Pan Jezus tak chciał takich rzeczy, jak na przykład zabić sąsiada. Za to, że sąsiad mu kurczy tam, nie wiem właśnie, coś robi tam. Albo czy Jezus na przykład miał taką ochotę, że no nie wiem, dzisiaj w ogóle wstałem, jestem tak wściekły na Piotra, pokłócę się z nim, focha wywalę, będę rozmawiał z innymi, z Piotrem nie. Ktoś powie, nie pasuje ci? Nie pasuje ci to do Jezusa? To znaczy, że jeżeli w tobie pojawia się taka myśl, to znaczy, że ona jest piekła, tak? Ale wszystko inne, tak? Co się nie kłóci z Jezusem, co się nie kłóci. Zobacz, on był, kurczę, wtedy chciał osła, tak? Dlaczego on chciał osła? No bo kurczę, bo nie było samochodów, no rozumiesz mnie? Przekor by był w dzisiejszym czasie, on by nie powiedział do swoich uczniów, i tam osioł stoi, że oni by osła dzisiaj, to oni by szukali osła, gdzie oni by osła znaleźli? W zoo w Warszawie, najbliższego. On ich wysłał po samochód. Powiedział, idźcie, przyprowadźcie mi furę. Rozumiesz, o co chodzi? I jeszcze ona tam ma być, kurczę, nie byle jaka, bo to musi być coś młodego. Chciał nową furę. Bo tam źrebie oślicy stoi. Dobra. Ja to czytałem, mówię, o, chciałeś nową furę. On by cię powiedział, przyprowadźcie mi tą nową furę. Bo ja tą nową furą wjeżdżam do Jerozolimy dzisiaj. Rozumiecie, o co chodzi? I on sobie wjeżdża na furze do Jerozolimy. I tłumy za nim. Wiesz, tutaj o co chodzi? On miał życzenia pewne. Zobaczcie, jaki on był pewny siebie, zauważyliście to? To najbardziej pewna siebie postać, jaką kurczę znam. On był pewny siebie. Tam nie było zawahania w jego działaniach. Tam nie było, że on przyszedł. Słyszeliście, że on w ogóle, jest taka sytuacja, że on przychodzi, mówi, ktoś mu zadał pytanie, jakoś on mówi, pomodlę się do Boga, odpowiem ci. A był człowiekiem, zaznaczam, człowiekiem. Przemodlę tą sprawę. To słowo przemodlę. Za to słowo przemodlę to w kościele powinni walić w mordę. Za to słowo przemodlę to. Ja teraz to przemodlę. Co to jest za słowo przemodlę to? Co to jest za słowo przemodlę? Tak jak mi się trochę przemagluje. Człowieku, nie wiem. Przemodlę. Przeciągnę przez swoją duszę i się dowiem, czy to jest the best, czy nie jest the best. No. Przemodlę to. Jezus nigdy nie użył tego słowa. On to przemodli, on się pomodli, on założy post i coś tam się kurczę dowie. On walił jak z automatu. Stał dumny z siebie
i walił jak z automatu. To był Jezus, nasz Pan. A nie jakiś menel ze spuszczonym łbem, wpatrzony w ziemię, grzebiący palcami, kurczę, rozumiesz, przy brzuchu i nie wiedzący, co ma powiedzieć komuś. Idę to przemodlę. On był pewny siebie. On chodził z Bogiem. On był zjednoczony z Bogiem. On był pewny siebie. Zadawano mu pytania, a on był połączony z potężnym komputerem Jahwe. I dawał odpowiedzi na te pytania. Rozumiecie? Dawał odpowiedzi prosto z tego mózgu Boga. To nasz Pan. To jest ważne, żebyśmy to widzieli. On taki był. On się nie szczypał. On był mocny w Panu. Bądźcie mocni w Panu. Co to znaczy? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Bądź mocny w Panu. Ty bądź mocny. Ty bądź mocny. Nie Pan mocny w Tobie. Ty bądź mocny, czyli bądź pewny siebie, bo jesteś w Chrystusie. Bądźcie mocni w Panu. Jacy? Siłą Jego potęgi. Bądźcie mocni w Panu. Bądźcie pewni siebie, bo jesteście w Chrystusie Jezusie i potęga Boga działa przez was teraz. To jest bądźcie mocni w Panu. A nie jestem mocny w Panu. Rozumiesz? Ledwo żyję, jestem załamany. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, gdzie mam postawić nogę, jestem niepewny, ciągle się trzęsę. Kurczę, rozumiesz, o co chodzi? I teraz się zastanawiam, czy przetrwam, czy dam radę, czy to w ogóle rozumiesz, o co chodzi? Jakie to jest mocne? Bądźcie pewni siebie. Kogo ja mam być pewny, ludzie? Kogo ja mam być pewny, jak nie siebie? Wiesz, że ty nie masz nikogo na świecie, kogo możesz być bardziej pewny niż siebie? Są tacy ludzie, mówią, wiesz, ja samemu sobie nie wierzę. Ja mówię, to ty Bogu nie wierzysz, ty nikomu nie wierzysz. Jak mówię, ty nie jesteś pewny, ja jestem pewny Chrystusa, nie jesteś pewny żadnego Chrystusa, bo ty w ogóle tyle masz pojęcia o Chrystusie, co świnia o lataniu. Jesteś, kurczę, narodzony z Bożego Ducha i to cały twój hajfest. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko, co masz. Idziesz do nieba i bardzo dobrze, że idziesz do nieba. Chodzi o to, że ty nie masz pojęcia o przeżywaniu głębokiego zjednoczenia, bo ty jesteś niepewny siebie. Jak ty jesteś niepewny siebie, to jesteś niepewny Boga, rozumiesz? W tobie. Jesteś niepewny Boga w tobie. Bo jakbyś był pewny Boga w tobie, to byś szedł do przodu jak przecinak. Bo byś był pewny, że masz Boga w sobie. Byś pewny, że masz Boga w sobie. Jakiś, kurczę, tytanowy taran w tobie jest. Rozumiesz, o co chodzi? Że biegniesz do przodu, stoi jakaś ściana i ty pieprzysz tą ścianę, rozumiesz? I ty ją rozbijesz, tą ścianę, bo ty masz Boga w sobie. A nie, ty liczysz, kurczę, że w jakiś sposób w ogóle ty idziesz przez życie i ta moc, potęga, siła będzie coś przed tobą burzyła, otwierała, robiła, czy coś. To jest bzdura. Bądźcie mocni w Panu. Czytajmy to ze zrozumieniem, ludzie. Bądźcie pewni siebie, bo jesteście w Chrystusie Jezusie. Jesteście mocni mocą Jego potęgi. Wy jesteście mocni. Bo to, że On jest mocny, to nie trzeba nikomu mówić. Że Bóg jest mocny. Bóg jest silny. To każdy w ogóle baptysta wie. Co z tego? Tak zarzucają potem ci w ogóle, że ty działasz w ciele. To jest w ogóle, to jest niesamowite. Ktoś staje się pewny siebie, zdecydowany, konkretny, w ciele chodzi. No w ciele chodzi, no. On chodzi w ciele. A w czym Jezus chodził? Był pewny siebie, był zdecydowany, był mocny. W czym on chodził, proszę bardzo? No on to chodził w duchu. A ja jestem zdecydowany, pewny siebie, kurczę, rozumiesz, mocny, to jaki ja jestem? Ty jesteś w ciele, nie? Bo ty nie jesteś Chrystus. No nie. Wiesz, no trochę logicznego myślenia, no. Jezus właśnie taki był. Byśmy spotkali dzisiaj tutaj go fizycznie na ziemi, to by nam takie coś zaproponował właśnie, nie?
Panie, nie mamy czym nakarmić tych ludzi, to im stwórzcie. Jak to stwórzcie im? No stwórzcie po prostu im. Dajcie im jeść. No i dajcie im jeść. Mój ustał, dajcie im jeść. No i co? I teraz stoi grono chrześcijan i palcami dłubie. No dajcie im jeść. Wiesz. On ich uczył. Pokazał im, że można. Że można w ogóle zrobić, kurczę, rozumiesz, coś z niczego. On im to pokazał. Pokazał im to. Że można w swoje życie tak ułożyć, w oparciu o zjednoczenie z nim, żeby osiągnąć naprawdę wielki sukces. Nie? Swój osobisty. Twój osobisty sukces. Bo sukcesy nie są zmierzalne. Sukcesów nie można zmierzyć. Coś, co jest dla jednego sukcesem, dla drugiego sukcesem nie będzie. Pamiętaj, wszystkie twoje niepowodzenia, klęski, cierpienia były skutkiem nieświadomości tego, że masz geniusza w sobie. Ty nie uwierzyłeś w to, że masz w sobie geniusza. Geniusza! Dlatego przyszły niepowodzenia, dlatego przyszły... Nie, rozumiesz, to, że masz geniusza w sobie. Czasami niektórzy ludzie sami uważali siebie za geniusza. Siebie w ten sposób, że wykorzystywali to, co mieli. Ludzie się rodzą z różnym poziomem intelektu. Rozumiecie, różni się ludzie rodzą, nie? I oni to... To też jest Boże. To jest wszystko Boże, tak? Tylko, że wierzący ludzie mają coś więcej. Oni mają kompletnego geniusza w sobie, bo jak ty się z czymś urodziłeś się z jakimś potencjałem intelektualnym, nawet z jakimiś tam talentami, z różnymi rzeczami, to i tak to jest ułamek. Ułamek tego, co w ciebie wstąpiło, jak żeś się nawrócił. Kiedyś taki do mnie sąsiad mówi, co w ciebie wstąpiło, nie? Ja mówię, jakiś duch, mówię, we mnie wstąpił. To, co w ciebie wstąpiło przy nowym narodzeniu, tak, to jest geniusz. Geniusz. Dał ci wcześniej taką namiastkę tego geniuszu. Te twoje zdolności, talenty, intelekt i tak dalej. To namiastka. A teraz w czasie nowego narodzenia on w ciebie wstąpił jakby z kompletnymi możliwościami. Takimi, których nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, bo to nie potrafimy sobie wyobrazić ich. Ale nie trzeba. Wystarczy, że skupimy się na tym, rozumiecie, czego my chcemy. Nasze marzenia nam wystarczą. Ja nie potrzebuję czyichś marzeń. Niektórzy marzą o różnych rzeczach, ja nie wiem, o czym marzą. Ja marzę o swoich sprawach. Mam swoje marzenia prywatne. I moje prywatne marzenia, tak, są i będą realizowane przez to, że jestem w pełnej świadomości zjednoczenia z tym geniuszem. Ja sobie zrealizuję, ludzie, ja sobie zrealizuję swoje pragnienia. Ja na pewno to zrobię. To przez to, że nie miałeś tego zrozumienia, że wielki geniusz, on jest w tobie, że jesteś z nim zjednoczony, to przez to opierałeś się na okolicznościach i chciałeś pomocy, tylko nie tam, gdzie trzeba. Chciałeś pomocy od ludzi wielokrotnie. Ale nie od ludzi, którzy też byli zjednoczeni z tym geniuszem i przeżywali tego geniusza. Tylko szukałeś ich u ludzi różnych. Rozumiesz? Nie brałeś mądrości, tylko szukałeś jej u różnych ludzi. Taki totolotek. Musisz wierzyć w Boga w tobie. To jest twoja wiara. Wiara w Boga w tobie. Filipian 4,19 mówi, a Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale
każdą waszą potrzebę. Bóg według twego złego bogactwa zaspokoi wspaniale każdą waszą potrzebę. Filipian 4,19. To jest obietnica. Według swego bogactwa. To nie jest bogactwo wielokrotnie takie, które wydaje się nam, nie? Bo dla niektórych bogactwem, nie wiem, ktoś, nie wiem, chodzi piechotą. Chodzi ktoś piechotą, to dla niego bogactwem będzie samochód za 10 tysięcy złotych czy 20 tysięcy złotych. Będzie bogactwo dla niego. On chodził piechotą do tej pory i ja to rozumiem, tak? Ale rozumiesz teraz, że on według swojego bogactwa, według swojego, a to Bóg. Zestrój się z nieskończonym w tobie. Zestrój się z nim. Uwierz w to, że każdy napotkany przez ciebie problem ma już swoje boskie rozwiązanie. Gdyż arcymądry Bóg żyje w tobie i odpowiada na każde twoje zawołanie. Rozumiesz, że Bóg odpowiada na każde twoje zawołanie? Ludzie mówią, Bóg nie jest Bogiem na posyłki. Bóg jest Bogiem na posyłki! Wierzysz w Boga na posyłki! I rozstań się z myśleniem, że to jest inny Bóg. Bo tu fajka jest przełożona. Ja jestem na posyłki Boga. Bóg jest na twoje posyłki. Poślij go gdzieś. Poślij gdzieś Boga. Robiłeś takie rzeczy? Czy szczypałeś? Żeby go może co? No co? Żeby go nie urazić? Nie obrazić? Co robiłeś? Żeby co mu zrobić? Lub czego mu nie zrobić? Aniołów ma od tego. Bo tak się nauczyłeś, że tylko ma od tego aniołów. Że on jest tam bezrobotny. Ma tylko aniołów. Aniołowie wszyscy żyją w nim i w nim się poruszają. Aniołowie są sługami, jest napisane. Sługami. Tymi, którzy wykonują polecenia. Więc jeśli poślesz gdzieś Boga, a on sobie życzy użyć anioła, to go użyje. Ale przestań czynić Boga niepełnosprawnym w miłości. Ludzie mówią, wierzę, że Bóg mnie kocha, a nie angażują go w swoje życie. Nie przyjdzie im do głowy, że mogą powiedzieć do Boga, potrzebuję to załatwić. Angażuje cię w to. Potrzebuję wejść w to miejsce. Angażuje cię w to. Otwórz mi te drzwi, bo ja tam chcę wejść. Ludzie jak się modlą, to przybierają dziwny ton do Boga. Przyjrzyj się sobie. Jaki masz ton, kiedy przychodzisz do Boga? Okazać się może, że ty w ogóle zmieniasz taką pozycję życiową, taką dziwną. I mówisz, że to jest święte. Pamiętaj, poddanie jest aktem świadomości. Aktem świadomości. Rozumiesz? A nie jedynie zewnętrzną postawą. Zewnętrzna postawa może być jakimś wynikiem. Oczywiście, jeżeli w danej chwili dane emocje są adekwatne. Rozumiesz? Jak ja tutaj na przykład klęczę albo leżę, to
to nie dlatego, że ja przeżywam w danej chwili, może inaczej, to nie dlatego, że to jest jedyna postawa, która jest prawidłowa. Ja to robię, bo mam takie emocje. Wiesz, dlaczego klęczę albo leżę przed Bogiem? Mam takie emocje. W tej chwili mam takie emocje. Bo normalnie to ja jestem aktem decyzji poddany Bogu. Ja się aktem decyzji poddałem. I uwierz mi, czy ja klęczę przed Bogiem, czy ja leżę przed Bogiem, czy ja stoję na rzęsach, tak? To absolutnie to nie zmienia mojego stanu wobec Boga, ani Boga wobec mnie. Rozumiesz, o czym mówię? Ja nie jestem psem, a Bóg nie jest treserem. Uczymy tego. Uczymy tego na początku, szczególnie na szkołach wiary, co to znaczy poddać się, bo ludzie w ogóle tego nie trybią. To często używam sformułowań w ogóle pies i pan. Ale w konsekwencji, kiedy ty przechodzisz w miejsce poddania się Bogu, to był akt decyzji. Właśnie teraz co? Nastąpiło homologeo. On stał się moim panem. Ja teraz jestem kompletnie, tak? Poddany jego prawidłom, czyli ja jego prawa uważam za kodeks. To oznacza, że on jest moim panem. Jego prawa są kodeksem. To kodeks. Rozumiesz? Konstytucja. I to oznacza, że jestem poddany. To, czy ja w tym czasie klęczę, czy leżę, czy ja skaczę, czy ja cokolwiek robię, nie ma najmniejszego znaczenia. Ale spójrz, ile razy, kiedy zaczynasz się modlić, zmieniasz jakąś, kurczę, postawę w sobie. Teraz rozmawiam z Bogiem. Mam inny wewnętrzny ton. Używam innych słów. Rozumiesz? To jest religia. Religia siedzi czasami tak głęboko, że się w pale nie mieści. W człowieku. Pokornie teraz będę przed Panem. Pokornie przed Panem. Pokornie przed Panem. Żyjąc w ten sposób, że jesteś zjednoczony z Bogiem, mając tą świadomość, nie tylko nie będziesz się obawiał wyzwań, ale nawet je polubisz, bo będziesz miał okazję oglądać w nich Boże działanie. Dlatego jest napisane: radujcie się. Radujcie się z prześladowań, radujcie się z takich rzeczy. W ogóle jak się radować? A Bóg mówi: no widzisz, najpierw trzeba być zdrowym psychicznie, nie, Arturek? To jeszcze się będziesz cieszył, bo aha, teraz będę widział akcję pańską. Teraz to mi dopiero mądrości do głowy przyjdą. Rozumiecie? Ja mam coś takiego, że na przykład przychodzi w moim życiu coś trudnego, no nie? Ja przechodzę na pewien inny etap, tak? I ja natychmiast się aklimatyzuję do tego środowiska. Natychmiast. Mi się włącza działanie kryzysowe, myślenie kryzysowe, funkcjonowanie w kryzysie. Ja w ogóle na to nie narzekam. Ja nawet, powiem szczerze, to lubię dość te sytuacje, bo one powodują, że we mnie się taka mądrość rodzi, że się w pale nie mieści. Normalnie to się takie we mnie nie rodzą, pomysły i koncepcje. A kiedy przychodzi jakaś trudność, to ja patrzę, a ja w ogóle wow! Mówię, widzę, kurczę, człowieku, jak błyskawica by mi oświetliła drogę. A wczoraj było dobrze, to tak nie widziałem. Dzisiaj się zrobiło trudno, to widzę. Dlaczego? Dlatego, że ja rozumiem to, ja rozumiem głęboko to, że w tej całej sytuacji zaraz będzie manifest Boży, przez kogo? Przeze mnie. Znowu zostanę podniesiony gdzieś ja. Znowu wygram to. Znowu wygram tą walkę. Znowu przeskoczę tych ludzi, co są przeciwko mnie. Znowu to wygram. Znowu wezmę mądrość, o której nie miałem pojęcia wczoraj. Przez ten kryzys będę mądrzejszy niż wczoraj. Silniejszy. I to nie ma nic wspólnego z umartwianiem się. To jest czysty rozrachunek. Tam się, kurczę, nawet to opłaca. Rozumiecie, na czym polega ta, jaka jest głębia łaski? Że nam się nawet opłaca, tak? Jak przychodzą problemy do życia. To nam się to opłaca. Pytanie, czy wierzymy w zjednoczenie. Pytanie, czy przeżywamy zjednoczenie. Rozumiesz? Czy to przeżywamy? Izajasz 26:3. Jego charakter stateczny
Ty kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo Tobie zaufał. Pamiętaj, zaufanie, Izajasz 26,3. Zaufanie wdraża się przez postanowienie. Ufasz przez postanowienie. Ja postanawiam ufać Bogu, który jest we mnie. Ja postanawiam wierzyć w Boga, który jest we mnie. Nie ma dla mnie innego Boga. Ja postanawiam wierzyć w Boga, który jest zjednoczony ze mną swoim umysłem. Ja wierzę w to, że jestem złączony z nieskończonym intelektem. Ja wierzę w to, że jestem złączony ze źródłem mocy, ze źródłem mądrości. Postanów ufać sile stwórczej twojego umysłu, a nie fałszywym, ograniczającym cię sugestiom. Masz stwórczy umysł. Twój umysł połączony z umysłem Boga jest jednym umysłem. To jest umysł stwórczy. On stwarza. On stwarza. Odrzuć myśli o utrudnieniach i zwróć się do twórczości twojego umysłu. Przestań myśleć, to są trudne rzeczy. Nie, 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 nie. Coś się pojawia w twoim życiu, a ty myślisz, zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz coś wymyślę. Proszę cię, nie mów takich rzeczy, że to przemodlisz. Tylko powiedz nareszcie po raz pierwszy, zaraz coś wymyślę. I weź to powiedz bez potępienia. Weź to powiedz bez ograniczeń. Tak usiądź, powiedz, zaraz coś wymyślę. Przecież ja jestem połączony z umysłem Boga. Na pewno coś wymyślę. Uwierz w to. Uwierz, że jesteś połączony z umysłem Boga. Że to nie jest tak, że twój umysł jest i umysł Boga, do którego musisz się dodrapać. Ale to jest to jedna bryła jest. Jedna konstrukcja. Tak jakbyś brał z własnej kieszeni. Z własnej kieszeni. Z uporem i konsekwencją wyobrażaj sobie rozwiązania, wierząc, że Bóg w tobie już uwalnia moc do tych rozwiązań. Co jest w twojej wyobraźni? Jak ty sobie wyobrażasz? Jest problem jakiś? Co sobie wyobrażasz? Dlaczego nie używasz wyobraźni odpowiednio? Wyobraźnia to jest coś, co musi non-stop pracować. Wiecie, że ona się nie męczy? Wyobraźnia się w ogóle nie męczy. To jest taka strefa w nas, że tam się nie męczy. Tam wszystko możemy zrobić. Wszystko. Wszystko. Ktoś jest gruby. W swojej wyobraźni może być tak wylaszczony, że się w pale nie mieści. Wylaszcz się w swojej wyobraźni. Jak ktoś się wylaszczy w swojej wyobraźni najpierw, tak? To następnie, tak? Stanie się to w realu. Jak będzie o tym myślał intensywnie, jak będzie w ten sposób myślał, to się stanie w realu. Kurczę, ale jak on będzie w swojej wyobraźni dalej siebie widział jako obskurnego grubasa, którego nikt nie chce, którego nikt nie podziwia, którego nikt nie szuka, o którego numer telefonu nikt się nie stara. Rozumiesz, o co chodzi? I będzie dalej myślał w tej wyobraźni, jak przeżyje resztę życia z tym swoim mankamentem, no to ten człowiek przecież to wprowadzi potem w swoje życie. I ludzie mówią, czemu tak mam 20 lat? Ja mówię, bo 20 lat używasz swojej wyobraźni na swoją niekorzyść. Cały czas wyrzucasz z siebie negatywną energię. Cały czas to robisz. Używasz narzędzi bożych na swoją niekorzyść. Dlaczego to robisz? Tak zrobił szatan kiedyś. Szatan użył bożego narzędzia, swojego autorytetu, swojej pozycji, swojego intelektu w takim celu, żeby zaatakować górę pańską. No kurczę, no. Użył boskiej mocy przeciwko sobie. Ludzie używają boskiej mocy przeciwko sobie. Używają boskiej mocy swojego umysłu, boskiej mocy swojej wyobraźni przeciwko sobie. Myślą o sobie źle, wyobrażają siebie źle, tak? I to potem mają w życiu. To im się potem w życiu dzieje. Ograniczają się w swojej wyobraźni. Myślą o podróżach, rozumiesz? Ale tylko, kurczę, rozumiesz, do Ciechanowa. Oni tylko do Ciechanowa podróżują, proszę ciebie.
Jestem podróżnikiem. Gdzie byłeś w swojej wyobraźni? W Ciechanowie. Zuch. Naprawdę, zuch jesteś. Rozumiesz? Jak chcesz się znaleźć na końcu świata, myśląc, kurczę, że świat się kończy w Ciechanowie? Jak chcesz dotrzeć, kurczę, na te różne miejsca? Jak tam chcesz dotrzeć? Którędy? Na te wyspy Fidżi? Na te, kurcze inne rzeczy? Jak tam chcesz dotrzeć, podróżniku? Jak twoja wyobraźnia ma, kurczę, limit? Rozumiesz? Myślisz o oceanach? Myślisz o, kurczę, stawie w Zegrzu tutaj. Rozumiesz? A ty, wiesz, marynarz. Marynarz wielkich wód. Chodzi o to, że to w nas powstaje. To Boże narzędzia, które Bóg nam dał do realizacji swojej miłości wobec nas. Włożył w nas te narzędzia, te umiejętności. Rozumiesz? Dał nam je. Dziecko się rodzi, od razu ma te różne rzeczy. Ręce, nogi, oczy. Rozumiesz? Tak się urodziło, takie coś. To ma to, tylko krótkie jeszcze, ale ma. Wszystko tam mu nic nie brakuje. Nie ma czegoś takiego, że teraz w tym tygodniu rodzę nogę, w tym tygodniu rękę, potem to wszystko poskładam do kupy. Rozumiesz, o co chodzi? No i wyjdzie, człowieku, latawiec. Chodzi o to, że my mamy te narzędzia, mamy je zrodzone w sobie, ale używamy ich wielokrotnie bardzo źle. Limitujemy różne rzeczy. Mogę tyle, mogę tyle, mogę tyle. Dojdę do tego, dojdę do tego. Nie pozwalamy sobie na to, żeby popłynąć. No to nie jest realne, to nierealne jest. Co nie jest realne? Nierealne jest tylko to, co uznasz za nierealne. W ogóle rozumiecie? Nierealne jest tylko to, co uznasz za nierealne. Tylko i wyłącznie. I nie ma co się z tym w ogóle, wiecie, to kopać z koniem, bo tutaj ktoś inny co innego sobie uznaje za realne, a ktoś inny coś innego. I dla każdego będzie realne to, co sobie uznał. Rozumiesz? Dla każdego będzie to, co sobie uznał. To jest jego prywatna sprawa, jak wykorzysta swoją wyobraźnię, swój umysł. Jak wykorzysta zjednoczenie z Bogiem. To jest każdego prywatna sprawa. Tego nie można porównać z drugim człowiekiem. Drugi człowiek po prostu nie stworzył sobie limitu, nie podróżował do Ciechanowa i dlatego, kurczę, jeździ po całym świecie. Rozumiesz, o co chodzi? No. Odrzuć myśli o utrudnieniach. Odrzuć. Z uporem i konsekwencją wyobrażaj sobie rozwiązania. Jeśli tak nie będziesz robił, to będziesz ofiarą okoliczności. Ofiarą okoliczności. A kiedy stajesz się ofiarą okoliczności? Kiedy wierzysz w okoliczności. Nie wierzysz w to, co sobie wyobraziłeś z boskich spraw. Z boskiego konceptu. Wierzysz w okoliczności. Rynek jest trudny. Na świecie jest trudno. W życiu jest trudno. Ja mam trudno. Rozumiesz, o co chodzi? To są okoliczności, kurczę, rozumiesz? Kto powiedział, że nie jest trudno naokoło? Nikt tego nie powiedział. Bóg powiedział, ty się na tym nie skupiaj. Czego ty chcesz? Chcesz, żeby było trudno, ale żyję w trudnym czasie. Dobra, chcesz, żeby było trudno? No nie chcę. To czemu cały czas w twojej głowie, tak, jest drugi świat? Ten tu jest trudny i ty masz drugi w głowie trudny. Ten w głowie jest trudniejszy niż ten. Bo w tym jest jakaś szansa przynajmniej. A w głowie już pozamykałeś wszystkie możliwości. Na pewno mi się nie uda. Na pewno się do tego nie nadaje. Na pewno nie. Wierząc w boskiego człowieka w tobie, masz dostęp do boskiej jaźni. Możesz więc widzieć poza okolicznościami, które cię otaczają. Jest boska jaźń, boskie widzenie, poza. Widzisz poza, jest coś, ale ty widzisz poza. Ja zawsze widziałem poza. Zawsze coś takiego we mnie w ogóle, że ja widziałem poza. Nigdy nie byłem w tym statyczny. Ja na przykład wiem, jestem przekonany o tym. Oczywiście ja tego nie mogę udowodnić nikomu, natomiast ja to wiem. To jest moje
Ja jestem absolutnie o tym przekonany, tylko nie przekonuję nikogo, bo ja nie mam argumentów na to, ja tego nie zaargumentuję. Ja na przykład w czasie II wojny światowej bym się bardzo wzbogacił. Ja w ogóle w wojnę bym się wzbogacił. Wojna, jakby była wojna w kraju tutaj, to ja bym się wzbogacił ja. Ja bym przeżył wojnę, ja bym nie poszedł do obozu. Ja bym nie był w obozie, mnie by nie rozstrzelali na ulicach. Jak ja mówię ludziom, że przez 10 lat w więzieniu, no nie, nigdy z nikim się nie biłem i nigdy nie zostałem pobity przez administrację, nawet palcem tknięty. A przypominam, że tylko ostatni wyrok byłem nawrócony, bo poprzedni to byłem w trakcie, a natomiast poprzednie dwa byłem nie nawrócony. Ktoś powie, jak to się działo? Ja mówię, bo ja zawsze widziałem ponad okoliczność. Rozumiesz? Ja dopiero potem się dowiedziałem, że to są funkcje Boże w człowieku. Ja widziałem ponad okoliczność jakąś. Ja na przykład była 15 metrów kwadratowych i siedzi na niej 5 wkurzonych na życie facetów. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy ma 3 metry dla siebie. Rozumiesz? Jeden sracz, tak? Wiesz? Adrenalina sięga, kurczę, zenitu. Wiesz, o co chodzi? I teraz tam się działy bardzo różne rzeczy w tym gronie, tak? A ja patrzyłem ponad tym, co tu zrobić, żeby to obejść. Zawsze to obszedłem. Więcej. Ja zawsze byłem tam lubiany. Mnie tam lubili. Jak potem się nawróciłem, oni mnie słuchali w celi, kurczę, jak głosiłem Ewangelię. Ja założyłem tam kościół. Oni przychodzili do mnie na spotkania. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja patrzyłem nad tym. Ja mówię, nie, to musi być coś więcej. Musi być coś więcej. Musi być coś więcej. Pamiętam, jak w sztumie się, ja już się nawróciłem, leżałem tam, strasznie grube kraty były w tym sztumie, takie, no nie? Tak leżę na łóżku, patrzę przez te kraty, no nie? I Bóg do mnie mówi tak, popatrz. Możesz w swoim polu widzenia widzieć kratę, a możesz patrzeć między szczebelkami. I ja się w ogóle uczyłem patrzeć między szczebelkami, no nie? I wiecie, co tam, kurczę, było dalej? Jezioro. Lasy. No? Tam była wolność. Ja w ogóle uczyłem się skupiać na tej wolności. Ale wystarczyło trochę rozproszenia, widziałem kraty. Od razu wskakiwały. Tak jest z umysłem człowieka. I wiesz co? Jak patrzyłem tam, z tego miejsca, między tymi kratami, no nie? Patrzyłem na tą wolność, no nie? Ja wewnętrznie doświadczałem wolności, będąc dalej w pudle. Ja miałem odczucia związane z wolnością. Czułem się wolnym człowiekiem. Rozumiesz? Byłem tam. I kiedyś potem taki stary recydywista powiedział do mnie, mówi, pamiętaj, mówi, że można siedzieć raz, a można dwa razy w jednym czasie. Jeżeli chcesz siedzieć raz, to nie myśl o tym miejscu. Jeżeli chcesz siedzieć dwa razy, czyli każda godzina będzie trwała tyle, ile dwie, rozumiesz, o co chodzi? To myśl o tym miejscu. Chcesz, żeby problem się ciągnął? Zacznij rozważać problemy. Bardzo proszę, wrzucaj je w swoją wyobraźnię, rozmyślaj o nich, o swoich niemocach, o swoich traumach, o swoich bólach. Będziesz dwa razy bardziej, kurczę, rozumiesz, przeżywał tą rzecz. Okazuje się, że stworzysz w sobie świat, który jest dwa razy bardziej popieprzony niż ten na zewnątrz. Rozumiesz? Twoje sprawy wzrosną w twoich oczach do takiego dramatu, że się w pale nie mieści. Nawet jeśli będą dramatyczne, to w twojej wyobraźni staną się 10 razy takie. Musisz dostrzec w sobie boskie jestestwo, boskie. A uwolni cię to od patologicznych zachowań, frustracji, nędzy, wszystkiego. Przecież jestem chwałą Boga tu na ziemi. Halleluja, jestem chwałą Boga. Chwałą Boga, blaskiem Jego chwały. Jestem blaskiem Jego chwały. Hiob 22:31. Pojednaj się i zawrzyj z nim pokój, a dobra do ciebie powrócą. Słyszałeś o tym? Pojednaj się i zawrzyj z nim pokój, a dobra do ciebie powrócą.
Uwierz w Twoją wewnętrzną siłę, a zaczniesz doświadczać szczęścia, zasobności i spokoju własnej duszy. Wszystko do Ciebie będzie wracać. Jesteś zjednoczony z Bogiem, masz pokój z Bogiem. Przecież to są słowa z Pisma Świętego. Zawrzyj z Nim przymierze, a dobra wrócą do Ciebie. Co wróci? Dobra wrócą do Ciebie. Zawrzyj z Nim przymierze. Takie słowo się bierze, siada się przed Nim i mówi, zawarłem z Tobą przymierze. Dobra teraz wracają do mnie. Myśli się o tych dobrach. Twoja wyobraźnia jest przepełniona informacją o tym, że wracają do Ciebie te dobra. Myślisz o nich. Rozumiesz? Straciłeś coś? W Twojej wyobraźni powinno być wszystko przeciwne tej stracie. Zabrał Ci coś komornik? Rozumiesz? W Twojej wyobraźni powinno być wszystko, co Ci zabrał komornik. Jeszcze 10 razy tyle. Ponieważ co? Pojednałeś się z Bogiem i zawarłeś z Nim pokój. Masz do tego prawo. Każdy, kto pojednał się z Bogiem i zawarł z Nim pokój, ma prawo do powrotu skradzionych dóbr. Tak mówi Pismo Święte. To są obietnice Boże. To Ty tworzysz zdrowie, zamożność i pomyślność. Nie zależą one od żadnych okoliczności. To Ty je tworzysz. Ty je tworzysz. Rozumiesz? Pragnienia to jest głos Boga do Ciebie. Nie pytaj Boga, czego On chce. Powiedz Bogu, czego Ty chcesz. Wyślij Boga do pracy. Powiedz, czego sobie życzysz. Bóg jest Bogiem na posyłki. Pamiętaj o tym. Przestań Go traktować inaczej. Nie odbieraj Mu Jego boskości. Nie uważaj, że możesz na cokolwiek zasłużyć. W ogóle nie uważaj, że Ty jesteś na posyłki Boga. Nie uważaj tak, bo On jest Bogiem, a Ty człowiekiem ułomnym. Nie pomyl się. Boska moc ducha. Dąży do tego, abyśmy głęboko przeżywali zjednoczenie. Duch Święty przede wszystkim chce, żebyśmy przeżywali zjednoczenie z Nim. Przede wszystkim. To jest najważniejsze. Bo zjednoczenie z Nim to zjednoczenie z Jego dobrami, z Jego majętnościami, z Jego intelektem, z Jego mądrością. Ze wszystkim. Ze wszystkim. On jest najlepszy w tych rzeczach. Zjednoczenie z Nim czyni Ciebie najlepszym w tych rzeczach. On jest w czymś najlepszy. On jest w czymś bez limitu. W czym? We wszystkim. We wszystkim. W Nim wszyscy żyjemy i w Nim się poruszamy. Nie ma takiej dziedziny życia, w której Bóg jest słaby. Nie ma takiej dziedziny życia, w której Bóg jest dobry. Są dziedziny życia, tylko w których Bóg jest najlepszy. 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 Jak pierwszy raz mówi, nieraz to mówiłem, szedłem z nartami na górkę, powiedziałem, ty jesteś najlepszym narciarzem. Ty jesteś najlepszym narciarzem. I ja teraz będę jeździł na nartach, bo ty jesteś najlepszym narciarzem. I ja teraz z tej góry z tobą zjeżdżam. Rozumiecie? Czasami ktoś mnie pytał, ile ty się uczyłeś jeździć na nartach. Ja mówię, drugiego sezonu to już zapieprzałem na nartach i rozwiązywałem sprawy zboru. Rozumiesz, o co chodzi? Na słuchawce. Rozumiesz? Dlaczego? Bo Chrystus jest najlepszy. Najlepszy narciarz. A ja jestem zjednoczony z Jego umysłem. Ja jestem zjednoczony z Jego nogami, z Jego rękami. Wiecie, skąd wzięliście nowe serce dla mnie? Z Jego serca. Z Jego serca. Bo to Jego serce jest najlepsze. Ty jesteś niczym instrument w ręku Boga. Musisz w to wierzyć. Graj każdą melodię, która w tobie powstaje. Rozumiesz? Jest jakaś melodia w tobie. Zagraj ją.
Zrób coś, czego chcesz. Zrób coś, czego chcesz. Ten głos cały czas brzmi tak samo. Jakie jest życzenie twoje? Czego sobie życzysz? Czego ty chcesz? Na pytania, czego chcesz, Panie, nie ma odpowiedzi, rozumiecie mnie? Nie ma odpowiedzi. A kiedykolwiek usłyszałeś odpowiedź na takie pytanie, pod tytułem, które zadałeś, pod tytułem, czego chcesz, Panie, to albo był to demon, który ci odpowiedział, albo było to zaburzenie twojej psychiki. Więc albo pogadałeś z piekłem, albo pogadałeś ze sobą. Bóg nie odpowiada na takie pytania, czego On chce. Nie odpowiedział ci. Nie odpowiedział ci. Po prostu nie. Rozumiecie, o co chodzi? Nie odpowiedział ci. Bo On nie odpowiada na takie pytania. Bo to jest wbrew Jego prawdzie. Jeszcze raz? Więc to nie jest odpowiedź na to, czego chcesz, Panie. Bo On nie odpowiada na pytania, czego chcesz, Panie. To ty zapytałaś, czego chcesz, Panie, dostałaś pouczenie od Ducha Świętego. I to wszystko. Bo On nie odpowiedział ci na pytanie. Bo pytaniem nie odpowiada się na pytanie. Pytanie żąda odpowiedzi. Każde pytanie. Takich pouczeń dostałem masę jak ty. Też dostawałem w łeb i byłem wykręcany w ogóle, wiesz, bo tak robiłem. Zadawałem, robiłem coś i słyszałem w ogóle takie rzeczy. Zadawałem pytanie Bogu o coś i było pytanie, wierzysz mi? Ostatnia rzecz, którą chciałem usłyszeć. Wiesz, to jest właśnie z tej samej katak, to jest Duch Święty. A to nie jest odpowiedź na pytanie. To jest w ogóle, to jest korekta takich umysłów właśnie, jak mój, który, wiesz, przychodził z problemem, wiesz, albo przychodziłem z problemem, no nie? I zaczynam się modlić i w głowie zaczyna mi melodia jakaś lecieć. Ja mówiłem, precz szatanie. Ja na masę informacji od Boga mówiłem, precz szatanie. Rozumiesz, co to znaczy? Ja przychodziłem z wielkim problemem, a tu była jakaś melodia. Nie melodia jakaś, proszę ciebie, z cyklu Panie, Twój tron i tak dalej, tylko taka jakaś z radia, taka głupkowata. Ja dopiero potem zrozumiałem te przekazy, że głupiemu się odpowiada według głupoty jego. Ja przychodziłem z poważnym pytaniem życiowym, a on gwizdał, kurczę, melodię w mojej głowie. Kierując mnie cały czas do miejsca, które mówiło, Artur, czego ty chcesz? Właśnie tak tutaj. Czego ty chcesz, Asia? Czego ty chcesz? Bo to, bo on nas uczy. Bo to jest właśnie nasza ułomność. Te wszystkie przychodzenie do niego, to są nasze ułomności, lęki. Panie, czego ty chcesz? To są lęki nasze. To z lęków przychodzimy do niego, żebyśmy nie upadli, nie z drogi nie zgubili, nie zgrzeszyli, nie obrazili go i tak dalej, żeby nam się źle nie podziało, żeby diabeł kontroli nie przejął. To są jedne wielkie lęki. Co chcesz, człowieku? Co chcesz ode mnie? Co jest życzeniem twoim? Artur, Asia, co jest życzeniem twoim? Jakie masz życzenia? Chcę spełnić twoje życzenia. Oto moja wola. Bogu niech będą dzięki. Rozumiecie? Nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze jest 7 minut, przyjaciele. Jeszcze 7 minut. Poproszę, prawdziwa katoliczka. Amen. Zamknęła modlitewnik i koniec. Dobrze. To boska moc popycha cię do realizacji twoich pragnień. Nie blokuj tego. Rozumiesz? Nie zatrzymuj tego. Nie spychaj tego. Bo to się stanie w tobie jakąś tajemnicą. Rozumiecie? Ostatnio ładną rzecz powiedział Kevin Costner, że w ogóle jak człowiek ma wiele tajemnic, to na jego sercu powstają odciski. Bo to, co nie będzie się realizowało w twoim życiu, to będzie się stawało twoją tajemnicą, bo i tak nigdy z ciebie nie wyjdzie. Rozumiesz, że pragnienie nie może z ciebie wyjść, możesz go tylko zepchnąć do podświadomości. A w podświadomości ono zacznie gnić i uwalniać niszczącą substancję w tobie.
niszczącą substancję. Rozumiesz? I to wcześniej czy później z ciebie wylezie. Tylko już jako niszcząca substancja. A wiesz dlaczego? Bo ty nie zrobiłeś tego, nie zrealizowałeś. A kto to w ciebie włożył? Bóg. A nieodwracalne są, tak? Dary i powołania Boże. Jakiś dar w postaci twojego pragnienia w tobie był, a ty go nie zrealizowałeś, nie chciałeś go, on spadł do podświadomości, zaczął gnić, bo on jest wieczny. Będzie gnił w tobie. I będzie cię toksyczny będzie. Rozumiesz? Będzie cię zatruwał od środka. Będziesz, a ty nie, to, tego nie ma we mnie, tego nie ma we mnie. Właśnie to w tobie jest. I cię zatruwa. Trzeba to co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, zrealizuj to. Jak to? To takie, jakie? Ja mówię, jakie? No jakie to jest? Czy to jest twoje pragnienie? Czego ty chcesz? Bo to jest nieboże. Ha, ty znawco Boga. Znawca Boga, kurczę. A jakie jest Boże pragnienie? No jakie? W ogóle jesteś w stanie coś takiego powiedzieć, jakie Bóg ma pragnienia? Stworzył człowieka, tak? I dał mu kompletną władzę nad swoim życiem. Człowieku. Co może być jego pragnieniem? Żeby ten człowiek kompletnie żył. Ludzie to myślą, że Bóg stworzył człowieka, a następnie przyszedł do niego i mówi, dobra, stworzyłem cię i teraz posłuchaj. Należy tak, 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 tak i tak. Rozumiesz? Bo wiesz, co będzie inaczej. Nie, on stworzył człowieka, powiedział, żyj. Żyj. Masz to w sobie. Masz w sobie tą siłę i masz w sobie te pragnienia. I boska moc pcha cię do realizacji tych pragnień. Zawsze cię będzie pchała. Nie będziesz ich realizował, to zgniją w tobie. I cię otrują. Rozumiesz? Trochę jesteś skazany na ten system. Jesteś... Takim jesteś człowiekiem. Podejmij każde nowe zadanie. Pracę, studia, wszystko to, co zaginęło w tobie. Podejmij wszystko. Zrób, czego chcesz. Nie mów, jestem zbyt stary, na przykład, albo jestem zbyt jakiś. Nie, zrób to. Zrób to. Wiesz, jak ktoś na przykład marzył, żeby skończyć jakieś studia i ich nie skończył, nie? Ten człowiek nigdy się tego nie pozbędzie z siebie. A wiesz czemu? Bo on o tym marzył. On był do tego, jego konstrukcja do tego została stworzona przed założeniem świata. Do tej formy edukacji. On ją rozpoznał w sobie, ten człowiek, i nie zrobił tego. Jak on tego nie zrobi, to w nim zgnije. Będzie zastępstwa próbował szukać. Wiesz, o co chodzi? Będzie przemądrzały w tej dziedzinie, na przykład będzie się mądrzył w tej dziedzinie. Wiesz, o co chodzi? Trzeba było studia skończyć i wziąć się za ten zawód. Kto ci to dał? Bóg. Dlaczegoś tego, kurczę, nie, bo miałem inne sprawy, bo. Zrób to z radością, z entuzjazmem, z ufnością. Zacznij realizować to, czego chcesz. Podejmij ryzyko takie. To, z czym zaczniesz, z tym skończysz. Rozumiesz? To, z czym zaczniesz, z tym skończysz. Jak zaczniesz rzecz z Bogiem, skończysz ją z Bogiem. Tak musi być. Gdy zaczniesz z miłością do Boga, to skończysz z miłością do Jego dóbr. Rozumiesz? Kochasz Boga, to znaczy, że kochasz Jego dobra. Kochasz Boga, znaczy, że kochasz dobrobyt. Kochasz zdrowie. Kochasz szczęście, entuzjazm, zadowolenie. Kochasz Boga, znaczy, że kochasz pieniądze. Rozumiesz?
kochasz te rzeczy. Pamiętaj, że prawo życia doprowadza do tego, że początek i koniec są jednym. Nigdy nie mieszaj patologii z Bożą prawdą. Coś, co jest patologiczne, to jest patologiczne. Choćby wokół ciebie ludzie patologicznie myśleli o sprawach pieniędzy, wykorzystywali je w zły sposób, to nie znaczy, że ty, tak, nie masz kochać Bożą miłością wszystkich rzeczy, które Bóg stworzył.